Jestem ciekawa, bo nie każdy potrafi sobie wyobrazić, co się stanie, tak? Tak, co się jak stanie, jak dolejemy wodę. Czy dźwięk pójdzie w górę, czy w dół? No właśnie. Pozwól, że tutaj sobie pomoczę. Dobra. I zobaczmy. Uwaga. Mamy taki dźwięk i lejemy wodę. Na początku jeszcze niewiele. I mamy już inny dźwięk. I widać, jak się dużo zmieniło, bo zmieniła się wysokość tego dźwięku, ale też jest inna wibracja, dźwięk jest bardziej stłumiony, także różne rzeczy się zmieniają, kiedy woda zostanie nalana do środka. I w tej chwili pokażemy, no, o co chodzi, jak tak? Jak granie strojąca szkła na harfach. Tak? Może pan podejść, tutaj mamy takie eksponaty. Pan wymunta. Ten jest zupełnie niezwykły. Tutaj bardzo wyraźnie widać, jak drży, jaką wibrację ma szkło. A jednocześnie ten mniejszy jest dokładnie taki sam duży. A ten brzmi znacznie niżej. Także nie tylko wielkość naczynia ma znaczenie, ale również grubość szkła. Tu jest bardzo grube szkło, tu jest znacznie cieńsze. Słuchajcie, Agnieszka Egan z PAHU, z Polskiej Akcji Humanitarnej, jest właśnie w tej chwili w drodze do Sudanu Południowego. A wiecie, to nie jest wycieczka za miasto, tak? Tam się leci 40 godzin, także długa podróż przed nią. A my jesteśmy przede wszystkim bardzo ciekawi, jak miejscowi zareagują na wieść o naszej akcji. No, czekamy na wieści od Agnieszki, a tam niestety, wiecie, nie zawsze jest internet, nie zawsze telefon satelitarny działa, także miejmy nadzieję, że udaje się połączyć z nami i zobaczymy. Ale tak czy owak, to pamiętajcie, że liczy się każdy lajk, bez względu na to, ile ich będzie na końcu, to pamiętajcie, lajkujcie. Im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej.